Adam ruszył do czeskiej Opawy leżącej tuż przy polskiej granicy. Przy okazji sprawdzi, jak jego odświeżony silnik radzi sobie w trasie. Dotychczas przejechałem 440 km i wiecie co? Sprinter zachowuje się jak nowy. Nie dymi, ładnie przyspiesza, bardzo mało pali. Jeżeli wrócę bez żadnych przygód, to temat mechaniki mam już zamknięty. Ale teraz jadę na spotkanie z Kamilem i mam nadzieję, że przygotował moje zamówienie. Witam pana, dzień dobry. Witam, Adam. Kamil, mam tady dla pana klapę tylną na wóz Mercedesu. Pan zamówił przez e-mail. Tak, 906 to jest. To jest 906, jest to na stary model. Uh-huh. Jest to klapa, którą my produkujemy dla Mercedesa. Dlatego to jest nasz projekt wyprodukowany dla 906. I jest to całkowicie klapa, szyba, po česky příčka. Příčka. Příčka, veškeré komponenty, światelka, panty, zawiasy, komplet do zabudowy. Wszystko, co jest potrzebne mi do zabudowy. A co muszę zrobić, żeby zamontować to, tak? Bo drzwi mam, drzwi rozumiem, wycinam, zawiasy demontuję. Jak to w ogóle zamontować? Tak, jest potrzebne zdemontować drzwi tylne, ty blachy po zawiasach po prostu zaslepić, pomalować, wkładać tu příčkę, jakieś wzmocnienie. No, założyć banty, wklejać szybu. Okej. Okay. Wzmocnienie rozumiem pod klapę. Pod klapę, tak. Ale okay. Nie pokażę panowi na stare modele. Mam tylko już nowy model. A mogę podejrzeć? Nowy Sprinter, ale w ogóle jest tak samo po prostu. Mm-hmm. Ten system jest taki sami. To znaczy, to jest ta przyczka plastikowa. Tu jest już dla zawiesów zrobione. Mm-hmm. Zrobione takie wzmocnienie i pan musi wkładać takie po prostu... Taką belkę muszę sobie dorobić. Mocną belkę, tak. No tak, bo to jednak klapa swoje waży i tak dalej. Ale rozumiem, zamek jest. Zamek jest. Rygle też są, tak? Szyba jest. Wszystko jest. Żeby to zamknąć. No i super, szyba jest, klapa jest. A jeszcze mamy takie te silowniki, nie? Gazowe te silowniki. Gazowe silowniki, super. Tak, no to bomba, no. Zostaje kwestia ceny. Ile to kosztuje? Kolik to kosztuje? No, dla pana jsme zrobili speciální ceny nějakých v ogóle 1450 euro plus minus. 1450 euro. Plus minus, tak. Słuchajcie, dostaję klapę, która jest od lat montowana w tej firmie, spełnia wymogi Mercedesa, więc myślę, że na moim kamperze będzie wyglądała genialnie. Ostatecznie stanęło na 1426 euro. To po kursie z tego dnia 6275 zł. Adam wraca do siebie lżejszy o tę kwotę, ale cięższy o zabudowę, która zmieni jego dostawczaka w profesjonalnego kampera.